po prostu. Włącz kamerę, zacznij mówić, reszta przyjdzie samo. Od godziny nie potrafię pozbierać myśli, żeby rozpocząć dla was odcinek. No nie wiem, jak zacząć, ponieważ wszystko jest ze sobą tak ściśle połączone, że aby przedstawić wam pewien aspekt, muszę objaśnić najpierw kilka małych aspektów, które się składają na to. I w tym punkcie rozpuszczenie ego jest ściśle powiązane z reinkarnacją, a reinkarnacja jest ściśle powiązana z wojną w niebie. Czysto symbolicznie, ponieważ my bierzemy się za konkrety, a nie za bzdury, z których nikt nie wynika. Zadaliście mi pytanie o świadome śnienie i prosicie o odcinek. Moi kochani, nie jestem gotowy do takiego odcinku. Jestem na razie na poziomie odnajdywania się w śnie, łapania się, że śnię świadomie. Jak już mówiłem, znam ku temu techniki i tak dalej. Kiedyś potrafiłem to robić, kiedy byłem jakby w innym stanie. Na chwilę obecną powiem wam tylko tak. Człowiek, który, jak już napisałem w komentarzu, człowiek, który jest świadomy za dnia, nie zasypia w nocy. Człowiek, który nie jest już zaprogramowaną istotą, nie zasypia w nocy. Nie zasypia w sensie nie śni, a kiedy śni, to śni świadomie i potrafi ten sen zakończyć. Mało tego, ze świata iluzji, bo sen jest światem iluzji, światem naszej głowy, czyli rozumu, myśli. To wszystko należy porzucić. Żeby to zrobić, za dnia trzeba zwalczyć ego. Kiedy zwalczymy ego, mamy szansę na świadomy sen. Kiedy mamy szansę na świadomy sen, możemy przejść płynnie ze świata snu do świata astrala. Kiedy jesteśmy już w astralu, a wytworzyło się nasze ciało subtelne, nie jesteśmy tam tylko przysłowiowym pierdnięciem, dymkiem, mamy konkretne ciało subtelne i ustabilizowaną świadomość bycia, bytu naszego, możemy poprosić o inicjację. Kiedy spotkamy istoty, tutaj się robi ciekawie, ponieważ będziecie wiedzieli, że to te istoty, ponieważ one przemawiają do serca, a nie do rozumu. One nie mówią w języku jakimś, tylko mówią tak, jak znacie to z filmów kosmitów, jako istoty wyższe energetycznie od nas, bo czy potężniejsze, nie wiem, nie znam się na tym, może to po prostu my. Nie posługuję się teraz żadnymi książkami i opisami, mówię to na własnym przeżyciu, bo ja spotkałem te istoty, ja z nimi rozmawiałem, wiem, jak wygląda taka rozmowa i nie przypomina to nic, co zna człowiek posługujący się wężową mową, babilońską mową, językami pomieszanymi. To tak nie wygląda. Mowa jest do serca, z serca, i kiedy umiemy to zrobić, możemy się porozumieć z tymi istotami. Ludźmi prawdopodobnie, ale światło i blask, jakie biją od nich, nie jest ani białe, ani złote, ani żółte, ani żadne, jakie znacie z kolorów, jakie macie dostępne w palecie barw w świecie iluzji, czyli tu, gdzie się znajdujemy. I teraz, aby płynnie to wszystko zrobić, postanowiłem przejść do ja. Czyli najpierw zróbmy rozpuszczenie ego, zróbmy taki odcinek, a następnie powiem wam, jak rozpuszczenie ego rzutuje się na samą reinkarnację człowieka. No bo, ale to już usłyszycie z tekstu, z materiału, dowiecie się po prostu, że trzeba mieć pewne coś, które wytwarza się za życia, aby mieć szansę na ponowną reinkarnację. W przeciwnym wypadku jesteśmy tylko nie będę nazywał brzydko, po co używać takich słów. Ej, słoneczko mi dokucza, wiosna mi się robi straszna, po prostu za chwilę idę do moich przyjaciółek wiewióreczek na orzeszki, idę do gołąbków, idę do gąsek, kaczuszek,
I w ogóle chciałem powiedzieć tylko jeszcze, że mój Hektorek zaczął jeść z ręki, czyli nie szczypie, nie kuje, robi to tak delikatnie, aż pięknie, subtelnie, delikatnie bierze jedzonko z paluszków, nie bojąc się, nie szarpiąc. W sumie po każdym smakołyku, jaki mu dam, w bardzo fajny i specyficzny sposób spogląda mi w oczy. To jest też ciekawe, ponieważ na początku łapał mój wzrok i był niespokojny. W tym momencie, kiedy patrzymy się sobie w oczy, myślę, że żeby nie szyba, byłbym w stanie już go pogłaskać, ale jeszcze nie chcę wyciągać do niego rąk ponad jego głowę, ponad jego wzrok, żeby nie myślał, że chcę go złapać i tak dalej. Dlatego teraz trenujemy kulturalne jedzenie bez łapczywości i bez takich tych. Poza tym zauważyłem, że mewy bardzo lubią się bawić. Nie wiem jeszcze, jak bawi się mewa. Na razie próbujemy znaleźć jakieś fajne zabawy. Na przykład szarpiemy się szmatką. Daję mu szmatkę, on sobie ją łapie i próbuje mi ją wyrwać. Ja mu i tak dalej. Siłujemy się, tak jak z pieskiem na lince, nie? Także więź się zacieśniła. Dzięki niemu wstaję rano i teraz chyba było już, ale studiuję dalej tą księgę tego Cejrowskiego, ale to w wolnych chwilach, ponieważ jest to dla mnie rozrywka czytać taką książkę. To się po prostu czyta jak bajki dla dzieci, nie w sensie, że są to bajki, tylko w sensie tak przyjemnego i lekkiego czytania jak literatura dla dzieci, po prostu wchodzi całymi stronami na raz, jak to ja mówię, i to jest taki mój odskocznik, ale tam właśnie opis był podjęty przez Wojciecha Cejrowskiego, który wyjaśniał, jak rozmawiał z szamanem dzikich ludzi, który nigdy nie spotkał białego człowieka, który w sumie nigdy nie wyszedł z lasu i nie zna żadnych języków, a pomimo to on, mówiąc swoim narzeczem, a nie był, to jest tylko kilka słów z języka hiszpańskiego, a reszta to są słowa kompletnie nieznane nawet tam w buszu, w dżungli, pomimo to Wojtek potrafi z nim rozmawiać, kiedy on mówi w swoim języku. Wojtek mówi po polsku w lesie, tak, w dżungli, mówi po polsku i szaman doskonale go rozumie. Ponadto szaman nie potrzebuje rozmowy poprzez słowo. Kiedy Wojtek wyobraża sobie daną rzecz, czyli z jego podświadomości przechodzi coś na świadomość, na przód głowy, widzi jego myśli, czyli potrafi czytać w myślach, więc w tym momencie Wojtek jakby w opisie książki poczuł się wręcz nago i zaczął uważać bardzo na to, co myśli przy szamanie. Ja całkiem niedawno, nie będę się odnosił teraz do tego czasu, kiedy to było wiele lat temu i potrafiłem takie rzeczy robić, całkiem niedawno doświadczyłem właśnie takiego czegoś, kiedy wykonałem pewne rzeczy. Widzicie, jak trudno mi mówić, bo o takich rzeczach się nie mówi. Bo to jest dla nas, to jest inicjacja, to jest droga tylko nasza i ją się nie ubiera w słowa, gdyż jest to jakby zniekształcenie prawdy, zniekształcenie obrazu. Tego się nie ubiera w słowa i koniec. O tym się nie mówi. A gdybym mógł teraz wam to przekazać, to po prostu zrobiłbym to szczęściem i radością. Ojej, ojej, ale to tylko można w kontakcie bliskim, więc kiedy doświadczyłem zwolnienia czasu poprzez oddech i koncentrację i skupienie, a spacerowałem wtedy po mieście, doświadczyłem szczątkowego wyłapywania myśli z ludzkich głów. Zrozumiałem, na czym to polega i wcale to nie było fajne. Wcale to nie było coś super ekstra, coś pięknego, a wręcz poczułem, że jest to kolejne obciążenie, które będzie mi w przyszłości zawadzać. Wiem, że to na tej drodze, którą stąpam,
tak czy inaczej nastąpi. Bardzo nie chcę, żeby to nastąpiło, ale moje chciejstwo tutaj można rozbić o kant kuli, że tak powiem. I nie ma to nic do rzeczy, tak po prostu jest. Jest to jedna z naszych zdolności, zdolności człowieka, i kiedy pracujemy nad energią, pracujemy nad całą życiodajną mocą człowieka, próbujemy zorientować się, czym są te nasze mentalne, eteryczne i fizyczne ciała, na jakich zasadach te awatary funkcjonują i tak dalej. Nieodwracalnym skutkiem jest właśnie telepatia, czytanie w myślach. Też mogę powiedzieć śmiało, że kiedy wstanę, mój umysł jest czysty, nie dotykam Facebooka z rana, raczej rano poświęcam się jakby ceremonii wprawienia się w wspaniały humor. Mam swoje sposoby, żeby każdego dnia budzić się radosny i szczęśliwy, choć nie zawsze się to udaje oczywiście. Nie ma tutaj perfekcjonistów w tej zabawie. Strasznie sypią i strasznie dużo rzeczy lata. To tak jak powiedziałem, są to nieodwracalne skutki tej zabawy. To są po prostu zdolności, które my posiadamy, a to jak z nich korzystamy zależy też wyłącznie od naszej wiedzy, harta ducha i tak dalej. A więc na pewnym etapie będziecie się musieli, kochani, do tego przyzwyczaić, że osoby, o których myślicie, po prostu do was dzwonią, że sytuacje, które przychodzą do was znikąd, a nad którymi chwilę się zastanowicie, zaczynają dziać się w rzeczywistości co do szczegółu, tak, że wasz umysł, abyście nie zwariowali, podpowiada wam, że to się śniło. Ja wam powiem, to wam się nie śniło, a wy to wykreowaliście. Na jakiej zasadzie? Na proste, jeżeli rezygnujecie z czegoś, co jest chwastem w waszym życiu, co jest wadą, co jest obciążnikiem waszego lotnego stanu i nie pozwala wam się oderwać od ziemi, ruszyć ku słońcu, na te miejsce wyrośnie kwiat. Kiedy usuwacie wadę, rodzi się cnota. Kiedy zrozumiecie potęgę tej wady i piękno cnoty, jaka wyrosła w dane miejsce, wpadniecie w pewien rytm i będziecie doszukiwać się nieustannie wad, bo stanie się to dla was coraz fajniejszą, może nie zabawą, ale coraz fajniejszą przygodą na odszukanie siebie, swojego bytu, tego, kim tak naprawdę jesteście i po co tu przybyliśmy. Wszyscy, po kolei. Po co się reinkarnowaliśmy po raz kolejny? O ile niektórzy z nas się reinkarnowali, o tyle niektóre młode dusze są słabe, mocno przywiązane do pieniędzy i do wszystkich rzeczy, które czarują młodą duszę na tej grze, na tej zabawie. Dobra. Wystarczy wstępu, wystarczy gadania ode mnie, czy muszę jeszcze więcej mówić od siebie? Ja wiem, że wy kochacie moje przemyślenia, ja to doskonale rozumiem, ja chciałbym z wami tak cały czas szczerze i otwarcie rozmawiać, bo ja takim człowiekiem jestem. Ja po prostu chcę w ten sposób prowadzić mój kanał i tak rozmawiać. Nie myślcie, że mnie boli to, że filmy są nieoglądane, że nie mam takiego wybicia i tak dalej. Zwracam tylko uwagę na to, jak niewiele osób chce prawdy, a jak wielu chce sensacji. Jak wielu chce wiedzieć od innych więcej, tylko po to, żeby poczuć się lepszym, mądrzejszym i wspanialszym. Tylko po to, żeby komuś dogadać. Porzuciłem to, a zmiana, jaka we mnie nastąpiła, jest przez was zauważana, piszecie to do mnie, zauważacie to, chwalicie. Ja powiem tak, staram się nie uśmiechać i dziękować tylko z grzeczności za to, ale to jest ból, cierpienie. To jest coś takiego, jakbyście zrywali sobie skórę na żywca. Prawdziwa droga krzyżowa, prawdziwe plucie na człowieka, wyśmianie, ubliżanie i prawdziwa rezygnacja jest w sercu nieustannie, jak ta wielka kosmata łapa, która czai się za człowiekiem i mówi, po co to robisz?
zrezygnuj, nie mów do nich, po co to nagrywasz, dlaczego wciąż nie daje ci to pieniędzy, nie, ludzie cię nie rozumieją, nic z tego nie masz, a spalasz siebie, nerwy, czas i wszystko, po co to robisz? I ja ukłaniam się wtedy mojemu rozumowi, ja przyznaję mu rację, ale mimo wszystko robię swoje. Bo co z tego, że rozum i logika ma rację? Co z tego, że mówi mi prawdę, że tak właśnie jest, że ludzie chcą obejrzeć kolejny nic niewartościowy film dotyczący tego, na co nie mają wpływu, czego nie mogą zmienić, a wystarczy im wiedza, że wiedzą. To jest dramat, bo ja się właśnie przeraziłem, kiedy obejrzałem ten film Nie patrz do góry z Leo DiCaprio. Ludzie do ostatniej chwili katastrofy chcieli wierzyć, że nic się nie stanie. Kiedy katastrofa była już oczywista i wiedzieli, że nic kurwa z tym się nie da zrobić, byli dumni z tego, że wiedzą, że zginą. I dalej nic nie robili. W tym momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że reset jednak będzie. Będzie za miesiąc, będzie za rok, będzie za 10 lat. To musimy sobie zadać pytanie, ile nam jeszcze pozostało czasu. Czy znów chcemy trafić do koła reinkarnacyjnego? Znów urodzić się tutaj w postaci dwunożnego zwierzęcia? Czy już czas najwyższy wrócić do domu? Tam, skąd my jesteśmy. Tam, skąd naprawdę pochodzimy. Do mamy, do taty. Do naszych rodzin. Rodów. Rodzin. Pokoleniowych. Paniałych. Ilu z was, kochani moi, czuję, że to nie jest miejsce dla niego, że świat go nie rozumie. Ile zakłamanych ludzi udaje, że nie widzi problemu. Wymieniałbym przykłady po nazwisku. Po kolei. I to znanych ludzi, których wy oglądacie i mówicie. Hipokryzja. I brak czynu z chorobą, która toczy ten świat, te społeczeństwa. Naprawdę nie ma co tu ratować. Jeżeli świadomie nie ewoluujemy na wyższy poziom, nowa rasa będzie tworzona bez nas. A my trafimy do miejsca, gdzie czas nie istnieje. A wtedy 9 kręgów piekielnych Dantego stanie się cierpieniem naszego ja. Za dużo od siebie, za dużo płynie mi słów z głębi i jeszcze nie jestem gotowy, żeby to wam wszystko dawać. Poczekajcie, przygotuję dla was materiał, tekst, bo naprawdę mnie poniosło. Dwa słowa jeszcze na temat grup facebookowych. Moi kochani, kiedy posiądziecie daną wiedzę w danym temacie, chcielibyście pogłębić swoje zainteresowanie, znaleźć potwierdzenie lub znaleźć ludzi, którzy doświadczyli podobnie, dzieląc się chęcią właśnie z tego. A więc podróżuję po takich grupach. 90 kurwa procent tych ludzi nie ma pojęcia, co robi, co mówi i co czyni. Mało tego, w swym chamstwie są tak zatępieni, że tak powiem, że nie są nawet otwarci na dyskusję. Wchodzę, zadaję konkretne pytanie, nie otrzymując odpowiedzi, otrzymuję wyzwiska. Każdy może założyć grupę i nazwać ją jak chce. Każdy może nazwać swoją grupę kreacja rzeczywistości, nie mając pojęcia o tym, jak rzeczywistość się kreuje.
każdy może nazwać grupę świadomi, przebudzeni i tak dalej i zebrać tam kupę lunatyków, którzy chcąc być inni od całego społeczeństwa, lepsi, przechodzą na stronę spiskowców i dalej nic nie robią, dalej nie czynią, tylko trwają w swoich starych, głupich przekonaniach. Nie rozwijają się. I błądzę po tych grupach, zaglądam, pytam, nikt nie udziela odpowiedzi. Piszę bezpośrednio do administratorów, okazuje się, że to kurwa dzieci. 14-letnie dziecko prowadzi grupę Świadoma Kreacja. Ale nie mówię rzeczowo o tych grupach, które znacie z Facebooka. Podaję to na przykładzie, żebyście się tam nie czepili do żadnej grupy czy czegoś. Mówię to na przykładzie. Sprawdziłem tych grup Wiedźmy, Szeptuchy, kurwa, czary, magia i tym podobne rzeczy. Bzdury. Bzdury, których nikt nie potrafi przenieść na żaden czyn. Bo niby jak? Dym z jakiejś kurwa szałwi potrafi cokolwiek zrobić, że wy się dobrze czujecie. Jesteście, wręcz powiedziałbym, naiwni. I ja też jestem właśnie takim naiwniakiem, który wciąż wierzy, że gdzieś tam są ludzie, którzy wiedzą, którzy potrafią rozmawiać, dzielić się prawdą, dzielić się swoim doświadczeniem, które przeżyli. A z drugiej strony istnieje ekipa, która chciałaby przeżyć, naczytała się gównianych spisków i uważa i przyjęła to jako prawdę, jako własną prawdę, nie weryfikując, nie czyniąc nic. Same to, że wiem, że spadnie na mnie bomba, mi wystarczy. Naprawdę wystarczy mi. Dziękuję, kochani. Czekam, rozsiadłem się w fotelu, czekam. Bo wiem przecież, jestem lepszy od całego miasta, bo ja wiem, że we mnie uderzy bomba. I co? Bomba spadnie, uderzy, zniszczy całe miasto. I co? Powiem, ja wiedziałem, byłem od was lepszy. Ale jak gówno rozpłaszczone, leżę tak jak wszyscy. Gdyż nie było czynu. I to też wam mówię. Rozpuszczenie ego. Mój problem. Ale ego idzie w parze z reinkarnacją. A reinkarnacja po raz kolejny, żeby była dobrze zrozumiana, najpierw trzeba zajrzeć do wojny bogów. W niebie. Żeby opowiedzieć wam o wojnie bogów, muszę przerobić te wszystkie odcinki step by step, abyście mogli jakby utrzymać się ze mną w rytmie toku myślenia. A więc zaczynam i czytam i już nie gadam. Nie prowokujcie mnie, proszę, żebym gadał z serca od siebie, bo tak się dzieje. 23 minuty wstępu, a materiału zero. Rozwiązanie ego. Przede wszystkim należy dogłębnie przeanalizować kwestię ego. Kilka pseudoezoterycznych i pseudookultystycznych szkół podkreśla dziwaczną ideę sobowtóra. Oni dzwonią, jestem lepszy. Pierwsza edycja, obniżam się. Mówimy, że górna i dolna część to dwie sekcje tego samego. Często też mówiło się o alter ego, który jest nawet szanowany i ubóstwiany, uważając go za nadprzyrodzony. W imię prawdy koniecznie trzeba to powiedzieć. Jestem lepszym oraz obniżam się. Są to dwa aspekty tego samego ego. Dlatego wywyższanie się tego pierwszego i pogardzanie drugim jest przeciwnością czymś, co nie ma sensu. Aby dojść do sedna, patrząc na ego tak jak jest i bez uciekania się do arbitralnych podziałów górnego i dolnego, dokonujemy prawidłowego rozróżnienia między tym, co jest i tym, co ma być.
Można by zarzucić, że ta różnica nie jest niczym innym, jak jedynym z wielu pojęć zrodzonych z intelektu. Ci, którzy nas słuchają, być może będą szukać wymówek, by powiedzieć, że w sprawach wysokiej filozofii jedno mniej lub bardziej pojęcie nie ma najmniejszego znaczenia. Są nawet tacy, którzy mogą pozwolić sobie na luksus wysłuchania tych stwierdzeń, a potem zapomnieć o nich i zwrócić się na coś innego, co uważa się za ważniejsze. Osoby, które mają świadomość, śpi, na ogół pomija takie pytania, ponieważ jest już zmęczony teoriami. To oni, żeby było jasne, mówiąc sobie, co jedna teoria może liczyć więcej, a co mniej. Uważamy, że musimy mówić z całą szczerością, opierając się na faktach, na bezpośrednich doświadczeniach, a nie prostych opiniach o subiektywnej wartości. Mówię ci to, co wiem, co widziałem i słyszałem, jeśli chcesz zaakceptować moje wypowiedzi, dobrze. Ale jeśli chcesz je odrzucić, to twoja sprawa. Każda istota ludzka może swobodnie akceptować, odrzucić lub interpretować nauki według własnego uznania. Na początku mojej obecnej reinkarnacji, jak również większości z was, czytałem różne książki pseudoezoteryczne i pseudookultystyczne. Szukając, tak jak szukałeś przedtem przez różne szkoły i spotkałem niekończące się teorie. Jest oczywiste, że dzięki tylu lekturom i ponownemu czytaniu uwierzyłem również w istnienie dwóch. I przełożony, i podrzędny. Różni nauczyciele mówili mi, że konieczne jest zdominowanie, obniżam się przez jestem lepszy. Przybyć pewnego dnia do adeptatu. Przyznam się szczerze i bez żadnych wątpliwości, że byłem całkowicie przekonany o istnieniu tych dwojga. Następnie na szczęście nastąpiło transcendentalne doświadczenie mistyczne, które mocno wstrząsnęło mną w głębi duszy. Zdarzyło się, że każdej nocy, bez względu na datę, dzień czy godzinę, odnajdując się poza ciałem fizycznym, w sposób całkowicie pewny i świadomy, mój, prawdziwa istota wewnętrzna, intymny uśmiech, urocza, powiedziała do mnie: musisz umrzeć. Te słowa intymne pozostawił mnie zakłopotaną, zdezorientowaną, zniechęconą. Trochę przestraszony zwróciłem się do swojego istota wewnętrznego, atamana, mówiąc: dlaczego muszę umrzeć? Pozwól mi żyć trochę dłużej. Pracuję dla ludzkości. Wciąż pamiętam moment, kiedy urocza, uśmiechnięta powróciła po raz drugi, aby mi powtórzyć: musisz umrzeć. Następnie w astralnym świecie pokazał mi co miało umrzeć we mnie. I tak zobaczyłem w liczbie mnogiej, uformowaną przez mieszankę mrocznych bytów, prawdziwą masę perwersyjnych podmiotów, agregaty psychiczne różnych typów, żywe demony, które podszywają się pod błędy. I tutaj wam powiem od siebie, że kiedy dawno temu doświadczyłem właśnie spotkania, rozmowy i tego wszystkiego, ja nie prosiłem o żadną inicjację, ja tam po prostu rozrabiałem, bo byłem więźniem, który pragnie powrócić do swojego osiedla, do swoich przyjaciół, kolegów, do mojego dawnego życia, a jak zwierzę siedziałem w klatce ze śmierdzącymi i tak dalej, i tak dalej. Moje pragnienia, moje marzenia, mój wyimaginowany świat zaczął przenosić się na sen, a w śnie zacząłem dawać upust mojego niezadowolenia, podpalając budynki, rozwalając mosty, atakując ludzi, robiąc dokładnie to, co robią demony. Kiedy doświadczyłem spotkania z istotami, w jednym momencie, w jednej sekundzie, chwili doznałem tego, o czym śnią ludzie, których budynek podpaliłem. Przekładało się to w
prawdziwym świecie na ich sny. A więc ja oddziaływałem na ich sny. Zostało mi to zabrane, a z tego świata zostałem wyrzucony. I kiedy tego wszystkiego doznałem, zapamiętałem wszystko. Zapamiętałem rozmowę, uczucia. Po dziś dzień pamiętam kolejne dni i próby dostania się tam ponownie. Mojego niezrozumienia, dlaczego tak się stało. Czy to mi się śniło? Czy ja to sobie wymyśliłem? Wtedy zaczęło się poszukiwanie odpowiedzi w książkach. I to było normalne, że chwycę za Biblię. Potem za Koran. Potem za Krishnę. I Hare Ramę. I tak szukając, dotarłem do tego punktu, kiedy wiem, co mam czynić, a nie wiem, aby wiedzieć. W tym momencie nie było dziwne, że ktoś z obecnych mi się sprzeciwił. Prawdopodobnie to, co wiedział, było jego obniżam się. Suma agregaty psychicznej. Jak stwierdza buddyzm, jego opinia byłaby zupełnie inna, gdyby zobaczył, jestem lepszy w całej okazałości. Bardzo dobrze znam różne formy przygotowania intelektualnego, jakie macie. Luki, wymówki, możliwe uzasadnienia, opory, reakcje. Chęć wydobycia zawsze wszystkiego, co smakuje ego. Oczywiste jest, że ego nie chce wiedzieć, że umiera. I chce przetrwać w jakiś niezwykle subtelny sposób. Jeśli nie w najgęstszych i najbrudniejszych formach. Nikt nie może lubić widzieć ukochanej osoby. I zredukowanej do kosmicznego pyłu. Tak. Bo zwykły facet powiedział to w skali konferencyjnej. To całkowicie normalne, że ego nie chce umierać i szuka pocieszających filozofii, które obiecują mu zakątek w niebie, miejsca na ołtarzu kościołów lub życie pozagrobowe w nieskończonej szczęśliwości. Bardzo nam przykro, że musimy rozczarować ludzi, ale nie ma innego wyjścia, jak być, powiedzmy, lapidarnym, szczerym i szczerym w tak poważnych sprawach. Ponieważ my, gnostycy, lubimy mówić o konkretnych, jasnych i ostatecznych faktach, nie ma kłopotów z przytoczeniem kolejnego, niezwykłego doświadczenia, aby pokazać wam, że jestem lepszy, nie istnieje. Tutaj jeszcze odniosę się do nauk gnostycyzmu. Doktryna jak każda inna, szkoła jak każda inna, nauka jak każda inna. Jednak naucza tego samego, co wszyscy inni. I kiedy już poznacie prawdy i nauki gnostycyzmu, będziecie musieli gnozę porzucić i od niej odejść. Tak jak wszystkie dogmaty i doktryny, które doprowadzą was do punktu zakończenia szkoły teoretycznej i przejścia do czynu, praktyki. Kiedy kończycie podstawówkę, jak wam mówiłem wczoraj, i kolejne szkoły, i zdobędziecie wiedzę teoretyczną, wita was życie, wita was znalezienie partnera, pracy, mieszkania, wita was rzeczywistość. W tym momencie czynem, ruchem musicie przekuć. Żona sama się nie znajdzie, dziecko samo się nie zrobi. Wszystko, czego dowiedzieliście się w szkole, musicie porzucić i odnaleźć się w danej sytuacji. A wtedy wasze serce powie wam, a wasze rozum i logika będzie przeszkadzać. I pomimo, że cały świat mówi nie idź do niej, ty czujesz, że to właśnie do niej masz iść. Pomimo, że wszyscy koledzy ci mówią, to nie jest dla ciebie dupeczka, ziomuś.
Ty wiesz, że to ta jedyna. I kupę przykładów jeszcze. Idziemy do tekstu. Innym razem, pogrążony w głębokiej medytacji, zgodnie ze wszystkimi zasadami wymaganymi przez Yanga Yoga, wpadłem w to, o, widzicie? Widzicie? Jan Inanna Yoga. Wymagana przez Inanna Yoga. I już, Michałek. Kartka, długopis. Hop, hop, hop. Ha, mam 100 długopisów, bo gryzę i wyrzucam przez okno, denerwuję się jak piszę i... A prowadzę, to znaczy piszę audiobooki w bardzo mistycznych tematach duchowych i mam nadzieję, że wkrótce uda mi się je wyedytować w profesjonalnym studiu z lektorem i będziecie mieli przyjemność posłuchać może w przyszłości moich prac audiobookowych. I Anna Yoga. Yoga. Tak, połóżmy sobie 3 długopisy. I tak właśnie odkrywam kolejne rzeczy, moi kochani. Czyli kiedy wpadnę na nazwę jakiejś zabawy, czynności, książki lub prawdy, wiedzy, której dotychczas nie słyszałem, zapisuję to, a następnie przeszukuję archiwa, odnajduję książkę. Powiedzmy, poddaję ją pod tłumaczenie. Oczywiście to robią ludzie z mojej administracji, więc kłamstwem byłoby powiedzieć, że ja to robię, ale tłumaczymy te teksty i staramy się z nimi zapoznać. I właśnie takie perełki na drodze posuwają mnie cały czas dalej i dalej. A kiedy nie wiem, po prostu robię pewne rzeczy, już wiem. Ale żebym teraz wybrnął, co? Up. Dobra. Yanga Yoga. Wpadłem w to, co mówią Narvi Kapla Samandi. Następnie porzuciłem wszystkie ciała nadzmysłowe i przeniknąłem. Przemieniłem się w smoka mądrości w świecie logo słoneczne. W tych chwilach obcowania z logos poza ciałem, uczuciami i umysłem chciałem dowiedzieć się czegoś o życiu. Wielki Kabir Jezu. Właśnie w tej chwili ujrzałem siebie, jak staję się Jezusem z Nazaretu i czynię cuda na Ziemi Świętej. Więc pamiętam, jak zostałem ochrzczony przez Jana w Jordanie. Widziałem siebie w świątyni nad brzegiem rzeki. Fernurer ubrany był w piękną tunikę i zbliżając się do mnie, nieuchronnym spojrzeniem wykrzyknął: złóż swe szaty, Jezu, bo muszę Cię ochrzcić. Poszedłem do sanktuarium i kiedy on, modląc się, wylał olejek namaszczenia na moją głowę, a następnie trochę wody, poczułam się przemieniona. Nie wiem, dlaczego on mówi jako ona. To, co wydarzyło się później, jest cudowne. Siedząc w sali, ujrzałem 3 boskie słońca. Pierwsza była błękitnem Ojca, druga żółta Syna, a trzecia czerwienią Ducha Świętego. Oto 3. Logos, Brahma, Wisznu i 7-dniowa żałoba. Po wyjściu ze stanu ekstazy i powrocie do ciała fizycznego, zamieszanie było ogromne. Ja, Jezus z Nazaretu, ja, Chrystus, niech mi Bóg wybaczy, nędznik, grzesznik, pędzający robak. Nawet niegodzien jestem odpiąć sandałów mistrza, który stał się w ten sposób nagle Jezusem z Nazaretu. Martwiąc się tym, co mi się przydarzyło, postanowiłem ponownie zanurzyć się w medytacji i powtórzyć doznanie mistyczne, zmieniając jedynie cel. Tym razem zamiast wnikać w życie Jezusa, zainteresowałem się Janem i chrztem Nazarejczyka. Potem nastąpił przepowiedziany stan mistyczny. Porzuciłem wszystkie ciała nadzmysłowe i ponownie pozostałem w stanie logicznym. Kiedy już zanurzyłem się w tym stanie,
Z większą intensywnością skupiłem uwagę na Janie Chrzcicielu. I oto zobaczyłem siebie przemienionego. W Jana, w akcie czynienia rzeczy poprzednika, chrzczenia Jezusa Chrystusa. Z ekstazy wróciłem do ciała fizycznego. Zrozumiałem wtedy, że w świecie Logos, na świecie Chrystusa, nie ma rodzaju, jestem lepszy, ani obnażam się. Ważne jest, aby wszyscy tu obecni zrozumieli, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy jednym i że herezja separatyzmu jest najgorszą z herezji. W tym świecie, w którym żyjemy, wszystko przemija. Idee przemijają, ludzie i rzeczy przemijają. Jedyną stabilną i trwałą rzeczą jest być. Jest to samo być. Rozróżnij więc dobrze, czym jest być i co to jest. Pytanie. Mistrzu, z jakiej substancji są zrobione agregaty psychiczne, które stanowią ja? Niezbędne jest zrozumienie, czym jest umysł i jego funkcje. Intelektualne zwierzę, błędnie nazwane człowiekiem, nie posiada jeszcze indywidualnego umysłu. Nie stworzyło go, nie wytworzyło. Właściwie ciało mentalne może być stworzone jedynie poprzez transmutacje seksualne. Oj. Chciałbym, aby wszyscy zrozumieli, że wodór seksualny C12 istnieje w świętym plemniku. Niewątpliwie ezoteryk, który nie nalewa słoika Hermesa, który nie wytryskuje nasienia, faktycznie wytwarza w organizmie cudowne przemiany libido, z których powstają indywidualne ciała mentalne. Ten manas, właściwa substancja mentalna, jest obecna w każdym człowieku, ale tak jest pozbawiony indywidualności. Przybiera różne formy i występuje ukonstytuowany w formie agregatu, zawsze dobrze znany buddyzmowi ezoterycznemu. Proszę śledzić wątek mojego wstąpienia z odrobiną cierpliwości. Wszystkie te różne, którzy krzyczą i kłócą się między sobą i którzy jako całość tworzą jaźń, składają się mniej lub bardziej skondensowanej substancji mentalnej. Teraz jest dla ciebie jasne, dlaczego wszyscy ciągle zmieniają zdanie. Jesteśmy na przykład pośrednikami w obrocie nieruchomościami, przychodzi klient, rozmawia z nami, przekonujemy go do kupna ładnego domu. Jest podekscytowany i zapewnia, że transakcja jest finalizowana. Nawet nie zastanawiając się dwa razy. Kilka godzin później niestety wszystko się zmienia. Opinia klienta nie jest już taka sama, inna. Umysł kontroluje teraz mózg i to entuzjastyczny. Że wcześniej pasjonował się zakupem nieruchomości, zostaje wyparty przez nowe. Co nie ma nic wspólnego z umową lub danym słowem. Potem domek z kart się wali i biedny sprzedawca jest rozczarowany. Ty, który przysięga wierną miłość jednej kobiecie, następnego dnia zostaje zastąpiona przez inną, zupełnie niezwiązaną z przysięgą, a potem facet odchodzi, zostawiając ją ze złamanym sercem. Ty, który przysięga lojalność ruchowi gnostyckiemu, wkrótce zostaje zastąpiony przez inny, co nie ma nic wspólnego z podjętym zobowiązaniem. Typ oddala się od Gnosis i centrum studiów, pozostawia wszystkich zdezorientowanych i zdumionych. Zobacz więc, czym są nieskończone formy umysłu, jak kontrolują one kapitałowe ośrodki mózgu i jak bawią się ludzką maszyną. Pytanie. Mistrzu, na tym świecie sprawia, że życie jest znośne, bo łatwo to zrozumieć, że jeśli je rozpuścimy i oddzielimy się od wszystkiego, czym są nasze pragnienia? Życie stanie się straszne i smutne. To nie jest takie? Autentyczne szczęście opiera się zasadniczo na przewartościowaniu być. Ilekroć być przechodzi intymną reawację, doświadcza autentycznego szczęścia. W dzisiejszych czasach niestety ludzie mylą szczęście z przyjemnością
i cieszą się bestialstwem, z rozpustą, cudzołóstwem, alkoholem, narkotykami, pieniędzmi i hazardem. Granicą przyjemności jest ból, a każda forma zwierzęcej przyjemności kończy się goryczą. Oczywiście eliminacja ego, przewartościowania być w rezultacie daje szczęście. Na nasze nieszczęście świadomość butelkowany ego nie znaczy, nie rozumie potrzeby intymnego przewartościowania i woli zwierzęcej przyjemności, bo mocno wierzy, że to jest szczęście. Spróbuj rozpuścić pluralistyczne i doświadczyć radości przewartościowania być. Pytanie, mistrzu. Z tego wszystkiego musimy oczywiście przypuszczać, że jest to konieczne i nie można tego odkładać. Tworzenie ciała mentalnego, które nie ma już wielu umysłów. Jak przed chwilą powiedzieliśmy, zwierzę intelektualne, niesłusznie nazwane człowiekiem, nie posiada żadnego z pewnością indywidualnego umysłu. Zamiast jednego umysłu ma kilka, co jest zupełnie inne. To, co mówię, może być bardzo zdenerwowane przez pseudoezoteryków i pseudookultystów, którzy są w pełni przekonani o przeczytanych teoriach, w których zapewnia się, że racjonalny homo unclus posiada ciało mentalne. Pozwólcie mi na swobodę nie zgadzania się z tymi stwierdzeniami, gdyż zwierzę intelektualne miało indywidualny umysł. Gdyby było naprawdę wolne od różnych, skupiska umysłowe, które je charakteryzują, miałyby ciągłość celu. Wszyscy dotrzymywaliby słowa. Nikt dziś nie powiedziałby, a jutro zaprzeczył. Prawdopodobnie nabywca nieruchomości wróci następnego dnia z pieniędzmi w ręku, aby dotrzymać podjętego zobowiązania. A ziemia byłaby rajem. Stwórz ciało mentalne i rozpuść w liczbie mnogiej jest pilna. Gdy autentyczna rewolaryzacja być intymny, tylko to, tylko takie wzniosłe przewartościowania mogą dać nam prawdziwe szczęście. Czcigodny mistrzu, jest też możliwe, że osoba, która daje pieniądze na kościół czy Biblię, spowiada się, działa charytatywnie na rzecz instytucji, głosi Ewangelię, pozostaje wierny żonie i ma inne cnoty. Wciąż ma pewne I, czyli ja, wciąż ma pewne ja, bo tu jest często ja pokazane jako literka I, co z angielskiego przenosi się na I am, you are i tak dalej. Powiem, że przebiera się za świętego męczennika, apostoła, dobrego męża, dobrą żonę, jako mistyczka, jako pokutnik, jako pustelnik, jako hojny dobroczyńca. Nawet między wierszami wersów zbrodnia jest ukryta. Zbrodnia jest ukryta pośród perfum świątyni, w cieniu krzyża, ponadto fałszuje i cudzołoży. A najpoślejsi przestępcy przyjmują pozy pietystyczne, wzniosłe postacie, podobiznę męczenników. Dobrze wiedzieć, że wielu cnotliwych ludzi ma agregaty psychiczne bardzo silne. Nie zapominajcie, że w niegodziwych jest wiele cnoty, a w cnotliwych wiele perwersji. W otchłani, w dziewięciu krętach, w kręgach Dantego jest wielu mistyków, pustelników, pokutników, którzy wierzą, że są na właściwej ścieżce. Nie dziw się zatem, że nawet w Avernus są wzorowi i oddani kapłani, którzy za nim podążają. Mistrzu, do czego sprowadza się duchowa wartość czy ich dobrych intencji? Szczera osoba, która żyje w błędzie? Pamiętaj, że droga prowadząca do otchłani jest wybrukowana dobrymi intencjami. Wielu jest powołanych, a niewielu wybranych. Zboczeńcom wszystkich epok nie brakowało dobrych intencji. Hitler, pełen wspaniałych intencji, podeptał wiele narodów. Przez niego miliony ludzi zginęło w komorach gazowych, obozach koncentracyjnych, postawionych pod ścianami lub w brudnych slumsach. Ja tutaj się odniosę też do pewnych napinaczy polskiej sceny YouTube'owej i dobrze wiecie teraz, do kogo mówię.
idziecie, prowokujecie policję, dostajecie mandaty i sprawy sądowe. A więc utrzymujecie system sądownictwa i opresji niewolenia narodu polskiego. Ponieważ swoim czynem dajecie mu zarobić. Walczycie w słusznej intencji wyzwolenia narodu. Diabły, kłamcy, idziecie do koryta, pchacie się tam za wszelką cenę. Ponieważ wasze lata już poleciały, w życiu gówno osiągnęliście, więc teraz na takim właśnie zachowaniu podłej świni próbujecie wkręcić się do koryta. Taka jest moja opinia. Tak wszyscy wyglądacie. Co teraz zrobicie, internetowe cioty, napinacze wy wszyscy, którzy prowokujecie policjantów ciężko pracujących, tak? I co robicie? Wiedząc o błędach, które narzucił na nich rząd, ten człowiek pracuje. Narzucone ma z góry, odgórnie, nie może z tym nic zrobić, ma wykonywać polecenia. A wy przenosicie swoją walkę, a następnie na Facebooku, internety błagacie o pieniądze na sprawy, które sami spowodowaliście. I kto płaci za koszty sądowe ze strony prywatnej? Ludzie, którzy was oglądają, bydło, które za wami podąża, wykłada wam pieniądze na nic nie dającą walkę. Na wasze być albo nie być w internecie. A gdzie te pieniądze lądują? W kieszeni skarbu państwa, czyli w kieszeni okupanta. W sprawach sądowych. Nie chodzi o to, moi przyjaciele, kochani, aby wygrać lub przegrać. Chodzi o to, żeby sprawę wyciągnąć jak najdłużej, żeby adwokat, notariusz, ochroniarz, sąd, prokuratura, wszyscy mieli na was pracę. O to chodzi. Nie chodzi o wyrok i zakończenie. Nie chodzi o żadną sprawiedliwość. Tfu, pożal się Boże, sprawiedliwości nie ma. Chodzi o kasę. A wy, pożyteczni idioci, biegacie, robicie afery, a potem żebrzecie, skomlecie o pieniądze, które i tak zaniesiecie w zębach do waszego okupanta. Wasze działanie jest egoistyczne, wasze działanie nie przynosi skutków, nie broni społeczeństwa, a utwierdza ich tylko w lenistwie, w siedzenia w domu, w nic nie robienia. Tacy jesteście, tak działacie. Cała Polska, Wrzescy, Kanada, tiry walczą, a za waszymi plecami wasz kochany ukraiński prezydent kupuje gaz i wysyła na Ukrainę, gdzie wasze rachunki lecą trzykroć w górę. Gdzie protesty? Gdzie jesteście wszyscy na ulicach? Nie, potulnie jebiecie w robotach i płacicie za ten gaz, aby można było go kupić i wysłać do Ukrainy. Ale wy wiecie przecież, jesteście tacy świadomi, tacy jesteście wszyscy wszechwiedzący, że tylko leżycie sobie, o, na swoich kanapach i wszystko wiecie. A w tym czasie wasze pieniądze lecą na Ukrainę. W tym czasie kolejny aferzysta leci się ponapinać do pociągu, autobusu, kurwa, na ulicę. Zaatakować człowieka, który dostał rozkazy, z którymi nic nie może zrobić. I z całym HWDP, który wbijam w te policyjne ścierwa, trzeba być sprawiedliwym. Sprawiedliwym w myśleniu. Dopiero później będziecie sprawiedliwi i czyści w czynie. Jak już powiedziałem, kiedy wejdziecie do wioski, w której wszyscy są nadzy, goli i nie będzie gdzie się ukryć, wtedy wasze myśli zrobią wam cyrk, bo zobaczycie nagą kobietę. Bo zobaczycie panią, która nago pierze ciuchy w rzece. Pięknie wypięta. I co? Jaka będzie wasza reakcja organizmu, jeśli nie panujecie nad waszym umysłem? Jak chcecie wejść do przysłowiowego raju, jeśli cały czas wam kuśka stoi? Jakże pięknie jesteście na wierzchu, a w myśli? Hadzia! Macie! Inteligenci szpagatowi. Ja naprawdę tak o tym myślę. Bo miałem ponad 30 spraw sądowych i wiem, jak to się kończy. Wiem, że tam nie chodzi o prawdę, o dowody, o nic. Tylko chodzi o jak najdłuższe przeciąganie sprawy. Nie stawił się świadek, odraczamy na 3 miesiące. Akta nieprzygotowane. Moja sprawa trwała 5 lat za okradanie banków. 5 lat. A po 5 latach, kiedy nie mogli mnie skazać, nie dawali rady mnie skazać, wzięli mnie na oddzielne postępowanie i skazali zaocznie. Oddzielnie.
poza całą sprawą. A sprawę tak ukręcili, że jak już ja dostałem, bo chodziło tylko o mnie, bo to ja byłem organizatorem wszystkich tych napadów na banki. Kiedy już mnie uwalili na puchę i mnie zamknęli, to wszyscy moi wspólnicy dostali warunkowe i lećcie do domu, nic się nie stało. No jak? Ja to przeżyłem, noszę to w sercu, ja wiem. Także każda sprawa, którą robicie, robicie ją społeczeństwu i te same społeczeństwo za nie płaci. Ekstra. Dorabianie kasy państwa. Walczycie, kurwa, walczycie. Wróćmy do tematu odcinka. Jeszcze raz zacznę od tego pytania. Mistrzu, do czego sprowadza się duchowa wartość czyichś dobrych intencji? Szczera osoba, która żyje w błędzie. Pamiętaj, że droga prowadząca do otchłani jest wybrukowana dobrymi intencjami. Wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Zboczeńcom wszystkich epok nie brakowało dobrych intencji. No to już czytaliśmy. Hitler pełen był wspaniałych intencji. Oczywiście. Ten potwór niewątpliwie dążył do triumfu wielkich Niemiec i nie szczędził w tym względem żadnych wysiłków. Nero podpalił Rzym w hołdzie swojej sztuce z mistyczną intencją, aby lira wibrowała na cztery wiatry, a w międzyczasie rzucił chrześcijan na lwy cyrkowe. Ale jego pragnieniem było uwolnienie ludzi od tego, co uważamy za plagę lub epidemię chrześcijaństwa. Kat, który wykonuje niesprawiedliwy, pełen wspaniałych intencji rozkaz, morduje swojego sąsiada. Miliony głów przytłoczono pod gilotyną podczas rewolucji francuskiej, a kaci pracowali z godnym pochwały entuzjazmem, ponieważ pragnęli triumfu ludu. Wspaniałe intencje Robespierre'a sprowadziły na szubienicę wielu niewinnych ludzi. Nie wolno nam zapominać, czym była święta inkwizycja. Inkwizytorzy zatem, ożywieni wspaniałymi intencjami, skazali wiele nieszczęśliwych na stos, na męczeństwo, na stanowisko tortur. Dlatego chcę, abyście zrozumieli, że ważne są dobre uczynki, a nie dobre intencje, które mogą być mniej lub bardziej złe. Władcy karma w trybunałach obiektywnej sprawiedliwości osądzają dusze za uczynki. Dla konkretnych, jasnych i ostatecznych faktów, a nie dla dobrych intencji. Liczą się wasze wyniki. Nie ma sensu mieć dobrych intencji, jeśli wyniki są katastrofalne. Rozumiecie, co powiedziałem? Intencje może i facet ma dobre. Nie jeden, nie drugi, nie trzeci. Wszyscy. Wspaniałe mają dobre intencje, ale wychodzi jak zwykle. Pytanie. Mistrzu, jaka jest procedura, którą należy przyjąć, aby się uwolnić? Wady psychiczne, że tak bardzo dręczą umysł. Należy pilnie unicestwić ego. Dobrowolnie i świadomie obrócić go w popiół. Jeśli naprawdę chcemy uniknąć zejścia do światów piekielnych, nie ma więcej czasu do stracenia. Musisz wiedzieć, że w relacjach międzyludzkich, w życiu z członkami rodziny, współpracownikami, ukryte defekty spontanicznie wychodzą na jaw. Jeśli jesteśmy w stanie czujności, percepcji, czujności nowości, to widzimy je jako tak, jak są. Odkryta defekt musi być dokładnie poddany analizie, głębokiej medytacji, aby zrozumieć ją doskonale w sposób jednolity i całkowity. Nie wystarczy zrozumieć defekt. Trzeba wejść jeszcze głębiej, trzeba zgłębić siebie, znaleźć intymne korzenie defektu, który zrozumieliśmy, że aż do osiągnięcia jego głębokiego stanu. Wszelkie błyski świadomości może nas natychmiast oświecić i w ciągu tysięcznej sekundy rzeczywiście uchwycić głęboki sens rozumianej wady. Eliminacja nie jest niczym innym. Być może
niektóre zrozumieliśmy błąd psychologiczny, a nawet przeniknął jego głęboki sens, a mimo to zachował go w różnych działach umysłu. Nie można uwolnić się od tego czy innego błędu, bez uciekania się do eliminacji. Jeśli to kluczowa, żywotna i ostateczna funkcja, gdy chcesz umrzeć z chwili na chwilę, z chwili na chwilę. Nie chodzi jednak o to, że błędy można wykorzenić. Ze zrozumieniem możesz oznaczyć różne wady psychiczne, nadawać im konkretne imiona, przekazywać je z jednego na drugi poziom podświadomości, ukrywać przed sobą, osądzać, usprawiedliwiać i tak dalej, ale nie da się ich istotnie zmienić, niż samemu je wyeliminować powinno być. Potrzebna jest więc moc większa niż umysł. Musimy się odwołać do transcendalnej mocy, jeśli naprawdę chcemy wykorzenić błędy i umrzeć w sobie, tu i teraz. Na szczęście ta wyższa moc istnieje, ukryta w każdym ludzkim stworzeniu. Odnoszę się do kundalini, magiczny wąż naszych magicznych mocy. W pełnym toku chemicznej kopulacji możemy błagać naszą osobistą matkę o wyeliminowanie tego błędu psychologicznego, że nie tylko zrozumieliśmy, ale także odczuliśmy w jego głębokim znaczeniu. Możemy być pewni, że nasza osobista kosmiczna matka, trzymająca włócznie Erosa, śmiertelnie zrani agregat psychiczny związany z błędem, który musimy wyeliminować. To jest właśnie święty pręt, cudowny symbol twórczej energii, broń, którą Devi Kundalini może odebrać nam tu i teraz, którą chcemy zniszczyć. Oczywiście eliminacja tych agregatów odbywa się etapami, ponieważ wiele z nich rozwija się na 49 poziomach świadomości. To znaczy człowiek wpada psychologicznie... To znaczy cokolwiek wada psychologiczna jest reprezentowana przez tysiące agregatów psychicznych w ciągu i w rozwoju na 49 podświadomych poziomach umysłu. Można nie być cudzołożnikiem w sferze intelektualnej, ale w głębszych obszarach podświadomości. Wielu mistyków, którzy byli niezwykle czyści na poziomie czysto intelektualnym, a nawet na 20 lub 30 poziomach podświadomości, poniosło porażkę na głębszych poziomach, gdy zostali poddani ezoterycznym testom. Można nie być złodziejem na czysto racjonalnym poziomie, a nawet na 48 podświadomych poziomach, a mimo to być złodziejem na 49. Tak więc wady są wieloaspektowe i bardzo święci ludzie na najgłębszych poziomach podświadomości mogą okazać się skrajnie przewrotni. Wtajemniczeni odkrywają siebie poprzez ezoteryczne testy. Niepowodzenia w testach ujawniają, wskazują na różne stany psychiczne, na jakich się znajdujemy. Pytanie. Czcigodny mistrzu, czy możesz nam powiedzieć, jak możemy zastosować te prace w praktyce, gdy jesteśmy kawalerami? O tym też miałem zrobić wam odcinek, że droga... No dobra, zaraz, poczekajcie, zaraz wam powiem. Gdy jesteśmy kawalerami, musisz kundalini, nasza osobista boska matka, zawsze może trzymać święty pręt, włócznie Erosa. Istnieje jednak różnica między osobą samotnym a małżeństwem. Kiedy trzonek jest utrzymywany w sytuacji seksualnej, ma cudowną, znacznie wyższą moc elektryczną. Z drugiej strony, gdy nie jest używany w erotycznych sytuacjach, nadal ma wspaniałą, ale gorszą moc. Osoby żyjące w celibacie, nieżonaci, również mogą się rozwijać, chociaż ich praca jest nieco wolniejsza, jednak ślub. Praca staje się bardziej efektywna, potężniejsza, w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Celibanci i samotnicy, mężczyźni, mogą awansować do pewnego punktu, jako określonego przez naturę. Powyżej tej granicy nie da się przeforsować bez magii seksualnej. Och jej! Jedna godzina czasu, ale poszłem.
Moi kochani, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Głęboko przemyślcie to wszystko i czyńcie, róbcie. Bo nie ja wam powiem co i jak, nie książki, nie nikt wam powie. Nikt wam nie powie tego. Jeżeli wprowadzicie w swoje życie czyn, prawdziwy czyn, taki płynący z serca, to kolejne kroki wam się ukażą. Będziecie wiedzieć, co macie robić, gdzie iść, co was ogranicza, co wam przeszkadza, w którym miejscu zachowujecie się jak zwierzęta, mechanicznie. Dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę i kończę ten odcinek i obiecuję, że już nie będę robił wam tak długich odcinków i zabierał waszego czasu. Nie no, wiem, że... Nie, żartuję, to był żart, to był tylko żart. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, lecę na treningi i do wiewiórek. Yo!